I teraz tak, instruuję i objaśniam. Prom to nie jest koniec naszej podróży. Poczekaj, bo mieliśmy pojechać najdalej jak się da, czyli teraz przeprawiamy się tu. Tu się przeprawiamy, tu jest już tylko punkt na tej mapie, ale tu jest taka odnoga, granica państwa polskiego wchodzi jakby takim dziwnym kształtem w granicę niemiecką. Taki paluch, tak, widziałem. Tam musimy dotrzeć, to jest najdalsze miejsce od Warszawy, nie przekraczając granicy Polski. Panowie, dzieli nas zaledwie 10 kilometrów do najdalszego punktu Polski. Słuchajcie, 670 kilometrów smartem da się. I nie czuję się tak, jakbym przyjechał tutaj Fiatem 126P, maluchem czy jakimkolwiek innym małym samochodem. Cieszę się, że ta generacja smarta bardzo urosła w porównaniu do tej pierwszej wersji z lat 90. Prawda jest taka, że tego typu silniki sprawdzają się w takich samochodach jak Volvo XC40. Na początku byłem naprawdę sceptycznie nastawiony, ale po tych 700 kilometrach mogę z ręką na sercu powiedzieć, że tak, kupiłbym taki samochód z takim silnikiem. Z kilku powodów. Po pierwsze, dynamika jest naprawdę wystarczająca. Komfort absolutnie bez najmniejszego zarzutu. Świetnie wyciszony. I tak dalej, i tak dalej. Jedyna wada, jaką mam mu do zarzucenia, taka poważna, to. Volvo stać na więcej, dużo więcej pod tym względem i udowodnili to choćby w XC60, w XC90, w S90, nowym V90 i tak dalej, i tak dalej. No muszę wam powiedzieć, że czuję na swoich plecach i na swoim tyłku każdy szef z tej pięknej tapicerki w kolorze, nie wiem jakim, rudym, nazwijmy go. Samochód wbrew pozorom, jak na swój sportowy charakter, na maksa komfortowy. Idealny rozkład mas 50/50 sprawia, że jest bardzo neutralny w prowadzeniu. Wjeżdżamy do lasu, płytową drogą, nie ma dla mnie żadnego problemu. Gdybym chciał tutaj wjechać Ferrari, Lamborghini czy czymś innym obwieszonym karbonami od spodu, musiałbym się nagimnastykować. A tutaj jakieś tam krawężniki, wyboje, wjazd na prom, zjazd z promu okazuje się, że dla tego samochodu nie są żadnym problemem.